ludu pracujący w tej stolicy Śląska. Dlaczego nie mam mikrofonu? Dobrze, położę sobie karteczkę w takim razie. Witam wszystkich serdecznie. Ten poranek niedzielny. Widzimy, jesteśmy bardzo liczni tutaj wybrani. Nazywam się Robert Partyka, w tej chwili piastuję stanowisko wiceprezesa Polskiej Grupy Użytkowników Linuxa. Byliśmy związani z Fundacją Wolnego Otwartego Programowania w Radzie Ekspertów, w tej chwili tylko sympatyzuję. Prywatnie jestem programistą i prowadzę własną działalność gospodarczą. Dodatkowo studiuję sobie na Uniwersytecie Śląskim i myślę, że to już chyba wszystkie afiliacje, które powinienem wymienić. Innych nie pamiętam. Dzisiaj, jako że to jest niedzielny poranek, wiadomo, sobota bywa ciężka, więc nie będę sprawdzał, czy Państwo potrafią czytać to, co do nich mówię z ekranu. Więc prezentacji nie będzie, można sobie poznać się z agendą, co będzie ciekawszego po mnie. Postaram się nie zamienić i nie spowodować uśmiechu. A jeżeli ktoś uśmiech, to prosiłbym tylko, żeby nie chrapał za głośno, bo to może słychać głośno. Tematem dzisiejszej prezentacji, prezentacji, prelekcji będzie, mam nadzieję, że to nie będzie tylko monolog z mojej strony, że to się, że będzie jakiś flame na sali, prawda, obudzimy się troszkę. Będzie kultura dzielenia się. Spojrzymy na temat trochę szerzej, bo zwykle na tych konferencjach linuxowych to jest taki problem, że jesteśmy bardzo tacy nerdy. Mówimy tylko o oprogramowaniu, oprócz tego, że mówimy o oprogramowaniu, mówimy też o oprogramowaniu i zdarza nam się też mówić o oprogramowaniu. W swoim wystąpieniu postaram się na temat spojrzeć trochę szerzej. Ja mam takie pytanie do Państwa. Na początek jednak porozmawiamy przez parę sekund o oprogramowaniu. Ja mam takie pytanie, kto używa Wikipedii? Kto używa Firefoxa? Kto używa Libre albo OpenOffice'a? Dobrze, mamy prawie 100% frekwencji. A kto jeszcze komercyjnie używa jakiegoś oprogramowania? Okej, no ale śmiało, nie wstydźcie się, to nie jest już bycie trendowatym, to nie te czasy. Może około 5 osób. Do tego wrócimy. Na początku może spróbujmy zdefiniować sobie, co tak naprawdę znaczy kultura dzielenia się. Czy kultura dzielenia się to według Państwa Rapidshare, a może Pirate Bay? Mam tu głos, że Pirate Bay. Kto uważa inaczej? Jakieś głosy stałe? Nie ma sprzeciwu? Jest sprzeciw, proszę Państwa. Dlaczego sprzeciw? Komiksów, książek, żeby wymienić ostatnie hity, które były
remis szybkich i wściekłych. Mamy Tora, który był komiksem wcześniej. Mamy Zmierzch i tam kolejne te, prawda, świty i poranki księżyca, które są adaptacją książki. Więc w sporej części to, co powstaje w kinie i jest hitem, to są po prostu DJ-e, którzy wzięli jakieś inne elementy i zrobili z tego film. To samo mamy w muzyce. Bo takim jednym z lepszych przykładów tego, że żyjemy w kulturze remiksu, to jest rynek brazylijski, jeśli chodzi o muzykę. O ile pamiętam, nazywa się Brazylian Disco. A tak naprawdę jest takim typowym tworzeniem remiksów istniejących kawałków. Oni naprawdę tam nie patrzą na prawa autorskie w pojmowaniu Ameryki. Miksują bity z różnych piosenek, robią z tego swoje kawałki. Co więcej, nie żyją ze sprzedaży tego. Te płyty, muzyka tego typu jest rozpowszechniana w ten sposób, że autorzy udają się na rynek, gdzie w pojęciu europejskim i amerykańskim pracują masowo piraci, ale nie noszą przepasek na oko. Ani nie mają takiej kulawej nogi i haka na ręce. Za to mają bardzo duże ilości pustych nośników. Chociaż nie wiadomo, może się jakiś znajdzie taki z hakiem, bo kulturę próbuje piractwo utrzymać przy życiu. A wiadomo, że za nerkę łatwiej się hakiem łapie, prawda, niż palcami. Posiadają bardzo duże ilości nośników pustych i autor przynosi taką płytę, muzycy przynoszą taką płytę ze swoimi nagraniami do takiego pirata. Nic nie dostają w zamian, bo liczą na to, że on ją rozprowadzi w maksymalnej ilości kopii. Jeżeli kawałki są dobre, oni stają się znani, jak przyjeżdżają z koncertem, to dostają niezłą kasę za to, że w ogóle przyszli, zagrali koncert, bo ludzie się bawili. Bardziej europejskim przykładem kultury remiksu są w muzyce DJ-e europejscy, choćby takie Tiesto, który także nie wszystkie swoje kawałki ma na tylu swoje. Daleko szukać, jako jeden z największych hitów, Adagio for Strings, jest adaptacją Barbela z bardzo znanego filmu Pluto. Co w tym wszystkim widać jako problematyczne? Problematyczne staje się, kiedy obiekt tej informacji, która pozwala na tworzenie tych utworów wynikających z siebie, jest utrudniony. Bo informacja chce być wolna. A wiemy, że korporacje i różni specy od magicy, od prawa autorskiego bardzo by chcieli, żeby można było ograniczyć użycie, a najlepiej zablokować użycie wszelkiej informacji, na którą tutaj są w stanie położyć ręce. Żeby dać przykład, jak absurdalne może to być, cztery nuty, czyli jeden takt w muzyce w Stanach może być już objęty prawem autorskim. Jakiekolwiek użycie tego w innym kawałku grozi dosyć konkretnymi pozwami. Co więcej, są kancelarie i w ogóle firmy, które żyją z tego, że przeszukują pojawiające się utwory za wystąpieniem tych kawałków, które oni mają w swoich prawach autorskich. Pojawia się też problem z tym, co zwykle powodowało rozwój cywilizacji, czyli nauką. W tej chwili gro osiągnięć naukowych powstaje w zamkniętych laboratoriach korporacji i wiedza o ich osiągnięciach jest po prostu utrzymana w ścisłej tajemnicy, bo korporacja traktuje to jako swoje narzędzie uzyskania przewagi nad konkurencją. Nie zawsze jest to prawda, zwykle jest to spowolnienie rozwoju, ale o tym ciężko powiedzieć. Jakie mamy implementacje wolnej kultury w dzisiejszych czasach, takie odczuwalne? No, chyba najbardziej znaną, która się w ogóle kojarzy z pojęciem wolnej kultury, kultury dzielenia się i kultury remiksu, to jest Fundacja Creative Commons. Fundacja Creative Commons założona przez, można powiedzieć, w pewnym sensie twórcę tego pojęcia kultury remiksu, Leasinga, który stwierdził, że owszem, prawo autorskie jak najbardziej, ale to nie powinno być copyright, czyli wszystkie prawa zastrzeżone, tylko pewne prawa zastrzeżone. Jestem autorem, nie można mi tego odebrać,
ale mogę zgodzić się na to, żeby ktoś mógł użyć tego nawet, jeżeli nie zapłaci. Jeżeli na przykład chowa wpis o moim imieniu i nazwisku, albo w ogóle porzucić to, porzucić autorstwo, co notabene w polskim systemie prawnym jest niemożliwe. Nie ma w polskim systemie prawnym możliwości przerzucenia naszych dokonań do domeny publicznej anonimizując je. Czyli stworzyłem sobie jakieś dzieło i chcę porzucić jego autorstwo. System prawny nie przewiduje takiej możliwości. Autorem jest się zawsze do końca życia i o jeden dzień użyć. Chociaż nawet po śmierci jest się dalej autorem. Kolejnym taką implementacją pojęcia copyleftu, czyli tego uwalniania informacji, to jest to, co już myślę wszyscy tutaj na sali znają, to jest free software, czyli wolne oprogramowanie. I tutaj jest ważna różnica między, bo często mylone jest z open source, czyli otwartymi źródłami. O ile free software to jest idea, która implementuje właśnie to pojęcie kultury dzielenia się i kultury remiksu, można powiedzieć, o tyle open source jest implementacją techniczną. Open source skupia się na oprogramowaniu. Gdybyśmy się przyjrzeli idei samej free software, to można ją ekstrapolować na pojęcia takie jak grafika, jak muzyka, jak były pojęcia umieszczania książek na GPL-u, prawda? Więc da się. Czy mówimy w takim wypadku o czymś nowym, czy mówimy o czymś, co o stanie, do którego staramy się wrócić? Bo w tej chwili żyjemy w takich czasach, kiedy korporacje narzuciły nam wizję, jakby się zastanowić, kiedy byliśmy uczeni od małego, to Polska była, ja pamiętam czasy, kiedy w Polsce można było iść do sklepu i, prawda, wymienić się dyskietkami z sklepikarzem, bo się miała taki fajny komputer, nazywał się Amiga 500. Gierki właśnie uzyskiwało się w końcu, że szło do sklepu, ja mam jakieś dyskietki, ty masz jakieś dyskietki, wymieniamy się albo kupujemy. Jedna nazwa na dyskietce, druga rzecz na dyskietce, faktycznie nagramy. Później słyszeliśmy, że jesteśmy piratami, krajem, w którym po prostu piractwo kwitnie i w ogóle wszystko jest złe. Pojawiła się taki pojęcie public domain. Ogólnie od czasów, kiedy w Anglii stworzono po pierwsze cenzurę książek, że druk taki, jak wymyślił Gutenberg, to jest bardzo niebezpieczny, bo każdy może wszelką ideę rozpropagować. Więc towarzystwu handlowemu zezwolono na to, żeby sobie objęło cenzurą, co może być, a co nie, przez to, że on handlował papierem, nie miał własności na handlu papierem. Więc jak ktoś nie miał papieru, no to nie był w stanie drukować, prawda? A jak ktoś wydrukował i tak nielegalnie, bo zrobił papier nielegalnie, bez zgody na wydruk książki, to te książki są po prostu publicznie palone. Kiedy tą cenzurę znoszono, no to całej tej grupce, która miała już jakąś władzę nad rynkiem, bardzo zależało na tym, żeby tą władzę utrzymać. No i wymyślono prawa autorskie, które znamy dzisiaj, a mianowicie, że autora musi chronić wydawca, prawda, tej prawnicy i całe te licencje i tak dalej, bo inaczej sobie nie poradzi w życiu i zostanie zjedzony przez straszny rynek i prawnik. I to, czego nauczono w tej chwili społeczeństwo, to to, że praktycznie nie mamy żadnych praw, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak oprogramowanie na przykład. Większość licencji copyrightowych to są licencje, które tak naprawdę pozwalają nam używać w sposób taki, że korporacja może nam odebrać prawo tego używania. I to nie dotyczy tylko oprogramowania. W Stanach Zjednoczonych swego czasu sprzedawano samochody elektryczne. Ale licencja właśnie nie była taka, że kupiłem samochód i go mam. Tylko kupiłem samochód i go dzierżawię. Znaczy zapłaciłem za to, że mogę sobie 10 lat tym samochodem jeździć. Po 10 latach tych licencji nie przedłużono. Wszystkie samochody zostały odebrane właścicielom. Zgodnie z prawem, zgodnie z tą licencją, mimo że zapłacono normalnie, jak na zwykły samochód spalinowy, prawda, który tam się miał, aż zawieje i się rozpadnie. Taki model stworzyły korporacje, ale czy tak było od zawsze? Przyjrzyjmy się pierwotnym plemionom, które nie miały jeszcze umiejętności pisania. Te pierwotne plemiona tak naprawdę egzystowały tylko dzięki temu, że informacja była wolna. Szaman zbierał wszystkich przy ognisku, opowiadał
historię plemienia. W ten sposób co inteligentniejsi byli wyłapywani, którzy stawali się kolejnymi szamanami itd. itd. Przykładem takim bardziej namacalnym takich plemion, bo można sobie prawda, wyobrazić tam hipotetyczne plemię, czasy powiedzmy 10 tysięcy BC, jak na tym fajnym filmie. Gdzieś tam sobie przez góry idą, prawda, nie potrafią pisać, tylko opowiadają sobie historię. Ale takim przykładem, który myślę, że wszyscy znają, to jest plemię Izraelitów. I to jest plemię, w którym kultura zapamiętywania, tam była kultura słowa, nie ograniczona takim zestawem praw, jak teraz myślimy. Tam wręcz w dobrym tonie było dzielić się słowem, umieć mówić dużo i składnie i ciekawie i pamiętać całą historię swojego rodu na przykład. Dziecko z małego było uczone, że tam jego pradziadek to był ktoś tam, prawda, i z rodu Dawida. Dalej idąc bliżej nas, grecka agora, gdzie filozofowie chodzili i ogłaszali swoje tezy. Zastanówmy się, gdzie byśmy byli w tej chwili, gdyby filozofowie copyrightowali wszystkie swoje wypowiedzi. Jak posunęłaby się nauka dalej. Tak samo było na forum w miastach rzymskich, gdzie na ten plac mógł wyjść każdy i wygłosić jakąś mowę, prawda, i obawić, nie musiałeś za to zapłacić, bo chciałby tam wrzucić coś do kapelusza, jak mu się spodobało, albo wtedy do jakiejś synowej miseczki. Ale nie było ograniczeń copyrightowych na te wypowiedzi. Pamiętajmy, że wtedy nie było takiego rozgraniczenia na naukę, że filozof to filozof, matematyk to matematyk, biolog to biolog. Wtedy to było bardzo ogólne i zwykle filozofowie byli matematykami, matematycy byli filozofami. Oni najpierw zdobywali sławę, później zdobywali pieniądze. I najpierw pokazywali, że potrafią, wymyślali reguły matematyczne, które używamy do dzisiaj, prawa Pitagorasa. Co by było, gdyby te prawa były opatentowane? Gdzie stałaby matematyka w tej chwili, gdyby na to wszystko były prawa autorskie i blokady użytkowania? A ci ludzie nie przymierali głodem, bo pamiętajmy, że większość systemów obronnych w dużych miastach tworzyli właśnie filozofowie, którzy byli również matematykami. Słynne lustra, zdaje się, Archimedesa właśnie, które spaliły flotę przeciwnika. Kolejnym przykładem, idąc dalej, to byli uliczni Grekowie. Uliczni Grekowie, uliczne trupy teatralne, które przecież wystawiały sztuki wymyślane przez któregoś z ekipy grajków teatralnych. I one były grane dla wszystkich. To nie było tak jak w tej chwili, że idziemy do teatru. Owszem, były teatry, te lepsze, które występowały w teatrach. Ale było od groma i ciut trup teatralnych, które jeździły po wioskach, wystawiały sztuki. I żyły z tego, kto co wrzucił. I nie wrzucał każdy. Każdy mógł obejrzeć, nie każdy musiał za to zapłacić. Swoistą kulturą remiksu w ogóle to była grupa skrybów. Bo oni ogólnie mieli za zadanie przepisywać książki. Ale czasami przepisywali książki w ten sposób, że coś dorzucili, jak w tym kawałek grup skrybów z zakonu spotyka się w niebie i jeden mówi do drugiego. Żyłem według twoich wskazań. Jak to według moich wskazań? No napisałeś przecież, żyj w celibacie. Nie, napisałem, żyj w celibracie. Także skryba bardzo często przez pomyłkę, a czasami bardzo chcąc, dorzucał też od siebie. Czasami zremiksował kilka książek w jedną. Także DJ-e to nie jest pojęcie XX wieku, to było dużo wcześniej. I dochodzimy do momentu, kiedy byli też mecenasi sztuki.
się w pojęcie mecenatu, gdzie taki mecenas staje się sławny, zyskuje na statusie społecznym przez to, że on utrzymuje artystów, przez to, że on utrzymuje muzyków, grafików, malarzy. A dzieła tych osób przecież były dostępne dla wszystkich. Czyli ktoś komponował, on owszem grał gdzieś w operach, ale te same dźwięki można było później usłyszeć na ulicach, podczas wiejskich zabaw. Nikt nie latał z pakietką za X-u, prawda? Dzień dobry Państwu, czy ktoś tutaj opłacił odpowiednie kwoty, żeby móc tego użyć. Tak to się miało w przeszłości. Czyli, no czy zadać sobie pytanie, czy tak naprawdę w tej chwili, czy tak naprawdę w tej chwili to staramy się wrócić do tego stanu, który był stanem pierwotnym, czy może walczymy z czymś, co jest naturalne? Bo są kontrprzykłady. Kontrprzykładem takiego dzielenia się jest kasta kapłańska dowolnej religii w czasach przed Chrystusem i w sumie po Chrystusie też, które to kasty zatrzymywały wiedzę dla siebie. Daleko szukać, kasta kapłanów egipskich, która wykorzystywała jak na tamte czasy bardzo dobre zdobycia nauki do kontrolowania ludzi. Wydaje mi się, nie chcę tutaj się wdawać w wojnę antyklerykalne, ale jest coś na rzeczy, że już w tamtych czasach były tendencje do tego, żeby informacje zagarnąć i zatrzymać dla siebie. Owszem, nie było takich możliwości prawnych, jak licencjonowanie, prawnicy, którzy zrównają kogoś z ziemią. Ale zrównać kogoś z ziemią można było na wiele innych sposobów. Myślę, że żyjemy w bardziej cywilizowanych czasach jednak i nie dochodzi się praw autorskich poprzez obcięcie głowy albo rąk. Tak, właśnie wróćmy do współczesności. W współczesności mamy tak, że żyjemy w świecie, w którym jeżeli się obserwuje serwisy informacyjne w Polsce na przykład, to wydaje się, że copyright to jest ta dominacja na rynku. Ale trzeba by na pewno. Podaję już przykład Brazylii. Ale kto wie, jaki jest największy rynek filmowy na świecie? Blisko. Ale bardziej na południe i bardziej na południe od nas, nie na wschód. Afryka Górna, to teren. 1200 produkcji rocznie. Dystrybuowanych głównie na podobnych metodach jak w Brazylii muzyka. Czyli gdzieś tam film pójdzie, część zapłaci, część nie zapłaci. Sprzedamy ileś dźwigników, te dźwigniki tak się robi. Oczywiście to nie są produkcje na poziomie, dla nas na poziomie hollywoodzkim. Myślę, że większość z nich zostałoby uznane jak amatorskie filmy wideo w serwisie YouTube. Ale takie rynki istnieją i co więcej, te rynki się mają całkiem dobrze, ludzie sobie to cenią tam. I oczywiście słyszą, że oni są piratami, bo nie chcą przyjąć amerykańskiego, głównie amerykańskiego modelu licencjonowania. Korporacje bardzo rzadko chcą przechodzić na inne modele biznesowe, kiedy już jakiś się sprawdza. Pamiętajmy, że korporacje bardzo płakały, kiedy pojawiła się, znaczy najpierw płakali muzycy. Muzycy płakali, kiedy pojawiła się możliwość zapisu dźwięku. Czy to zniszczy rynek muzyczny, że nikt już nie będzie chodził do opery, nikt już nie będzie chodził do teatru, nikt nie będzie chodził na koncerty filharmoniczne. Zarobili więcej. Pojawiła się płyta winylowa. Totalna panika. To już w ogóle. Muzycy będą umierać z głodu. Co ciekawe, to zwykle firmy produkujące twierdziły, że muzykom albo aktorom będzie źle. Tak samo było, jak pojawiła się kaseta magnetyczna, tak samo jak pojawiło się wideo, jak pojawiła się płyta CD, to już w ogóle była masakryczna panika na rynku, bo można ją nagrać w domu. Jak się pojawiło DVD, to szkoda. Za każdym razem pojawia się panika w rynku korporacyjnym, za każdym razem korporacje robią na tym świetny interes. No ale wróćmy do tego, czy jesteśmy gotowi. Kto może wspierać
wspierać, powiem sobie tak. Kto powinien wspierać? Myślę, że moralnie, tutaj wygłoszę może trochę nie popularną, kontrowersyjną tezę, ale wspierać powinien każdy, kto uzyskuje jakąkolwiek korzyść z korzystania z dóbr kultury remiksu, kultury dzielenia się. Bo bardzo wygodnie jest siedzieć sobie z boku i po prostu tylko korzystać, ale myślę, że uprawnione jest to tylko wtedy, kiedy faktycznie nie jesteśmy w stanie dać czegoś w zamian. A już na pewno pomagać powinny te osoby, które uzyskują biznesowe korzyści z korzystania z dóbr kultury remiksu. W innym przypadku, jeżeli nie będziemy tego robić, to dalej będziemy na poziomie tego 1-5% rynku wykorzystania Linuxa. Dalej będziemy postrzegani jako środowisko hipisów lub nie wiem, komunistów, jak to niektórzy próbują porównać, którzy chcą odbierać ludziom możliwość zarobku. Dalej będzie pokutować teza, że żeby zarabiać na tym, czy dzielę się czymś, żeby utrzymać się z tego, że dzielę się czymś, to muszę być przy okazji marchewkowym baronem albo brokułową baronesą, produkować dosyć dużo tych warzyw i sprzedawać na rynku po niezbyt korzystnej w dzisiejszych czasach cenie. Nie wiadomo, czy starczy nam czasu wieczorem, żeby napisać jakieś 5 linii kodu, bo będziemy trochę zmęczeni, bo cały dzień jeździ traktorem. Jak więc pomagać? Pomagać można na dwa sposoby. To nie od razu znaczy, że muszę wyskakiwać z pieniędzy, bo niekoniecznie te pieniądze mam. Pierwszy sposób pomagania to jest pomaganie niematerialne. Tutaj jest bardzo wiele sposobów. Promocja danego produktu. Można się zastanowić, czy rozwiązania typu LibreOffice czy OpenOffice osiągnęłyby w Polsce 22% rynku, gdyby nie bardzo silny marketing szeptany. Bo to, że coś jest nieodpłatne, no pakietów biurowych nieodpłatnych, to kilka by się znalazło już OpenOffice'a czy LibreOffice'a, choćby KOffice, który się taką popularnością nie może pochwalić. To jest marketing szeptany. Czyli poleć, lubię, BUS, Google, kilka innych możliwości. Kolejnym takim, jeżeli już jesteśmy na takim poziomie, że potrafimy coś zrobić konkretnie, to jest wsparcie marketingowe na przykład produktu. To jest wsparcie poprzez włączenie się w testy danego produktu. Bo wbrew pozorom dla pisanie tego bug raportu na tej Bugzilli czy w jakimkolwiek innym systemie śledzenia błędów jest bardzo dużą pomocą dla twórców projektów. Oni nie muszą zatrudniać testerów wtedy. A żaden tester tak naprawdę nie będzie tak dobry jak do użytkownik siedzący w domu, który zwykle przeprowadzi na wejściu tak zwany test małpy. Poklikam sobie po aplikacji. I nie znam takiej, która by to przeżywała. Ogólnie jest to zabójcze. I myślę, że co najważniejsze w wspieraniu tej kultury to jest zostanie twórcą. Bo to nie jest prawda, że żeby zostać twórcą, to trzeba zdobyć jakąś państwową licencję. Co bardzo często nam się próbuje wmówić, że aktorem może być tylko aktor po studiach aktorskich, w szkole aktorskiej. Że autorem książek to może być tylko ktoś po polonistyce. I tak dalej, i tak dalej. Twórcą może zostać każdy, szczególnie twórcą remiksu. Bo niekoniecznie muszę umieć programować, ale być może potrafię złożyć kilka programów w fajnym pakiecie, który jak ktoś dostanie na płytce, to będzie szczęśliwy, że nie musi tego szukać. To już jest bycie twórcą. Jeżeli udostępnimy takie nasze produkty na tych licencjach otwartych, to wspieramy tą kulturę dzielenia się, kulturę remiksu. A jeżeli mamy tylko pieniędzy, albo na przykład zarabiamy na tym, że używamy produktów open source'owych, to bardzo poważnie.
poważnie powinniśmy rozważyć kilka możliwości wsparcia finansowego projektu. $1 wydany na Wikipedię prawdopodobnie jest jednym z lepiej zainwestowanych dolarów w naszym projektu. Jakie mamy możliwości? Mikropłatności dla danego projektu. Dotacje dla danego projektu. Trzeba pamiętać, że w ilości siła, jeżeli byśmy policzyli ten symboliczny 1% użytkowników Linuxa w Polsce, to jest to, o ile dobrze pamiętam, około ponad 700 tysięcy osób. To jedna złotówka miesięcznie potrafi utrzymać, nawet sfinansować całkiem niezły projekt. Oprócz mikropłatności możemy wspierać fundacje, które możemy nie chcieć zdecydować, który projekt zasługuje na ten. Nie mamy takich możliwości analizy, żeby stwierdzić, czy projekt zasłużył na to, żebyśmy go zdotowali. Ale są fundacje. Fundacja Wolnego Otwartego Programowania w Polsce, która zajmuje się kilkoma ważnymi projektami według mnie, na przykład Wolnego Otwartego Programowania w szkole. Być może warto wesprzeć takie fundacje finansowo. I to naprawdę nie chodzi o duże kwoty, tak jak powiedziałem. W ilości jest siła, a jest nas całkiem sporo, choćby tylko w Polsce, jak mówimy na świecie. Udział w imprezach odpłatny, które poza tym także pomaga mikroprojektom, bo sporo projektów organizuje jakieś swoje imprezy i z tego, co na takiej imprezie im zostanie, to finansuje jakieś swoje działania. Zawsze pozwala to zatrudnić jakiegoś dodatkowego programistę. Grafika, którzy jak wiadomo w świecie szczególnie flosowym, to są jak jednorożce. Każdy słyszał, że są dobrzy graficy. Wielu nawet widział jakieś prace, prawda, ślady jednorożca w lesie. Każdy chciałby upolować. Nie każdemu się udaje. Można także zakupywać gadżety od takich projektów. Jest sporo projektów, które sprzedaje swoje smycze, kubki, talerzyki, plecaki. Cokolwiek, rzutki, blizki. Może kupmy taki talerzyk od kogoś. Ogólnie jakikolwiek sposób przekazania dotacji jest istotny. I wrócę do pytania, które zadałem na początku. Prawie cała sala zgłosiła się, że używa jakiegoś rodzaju wolnego programowania. Ile osób kiedykolwiek wsparło jakikolwiek projekt finansowy? A nie finansowo? Może warto się właśnie zastanowić nad tym, czy to dobrze, że proporcje tego odzewu na pytanie na początku i na końcu nie są 1:1. Bo to my decydujemy o tym, czy powstanie coś takiego, co określiłem mianem mecenatu 2.0. Czyli już nie jedna osoba, która funduje, tak jak twórca Kamunikala podbił swój status społeczny, będąc mecenasem projektu Ubuntu. Tylko my jako społeczność stajemy się takim mecenasem tej naszej wolnej kultury, którą lubimy, bo przyjeżdżamy na takie spotkania jak to, staramy się gdzieś promować i użytkujemy. I myślę, że na tym zakończę swoją wypowiedź. Zastanówmy się wszyscy nad tym, czy warto, pewnie warto to pytanie, czy w ogóle tak używamy. Dziękuję. To tak, już za jakieś pytania. Ja chciałem powiedzieć, że jeszcze fajnym przykładem wolnej kultury jest to, co się dzieje i coś, bez czego sobie nie wyobrażamy życia. Znaczy możemy tak średnio z uwagi na stan, powiedzmy sobie, płci, ale nasze mamy nie wyobrażają sobie życia bez bardzo dobrego przykładu wolnej kultury, tego, na który zwraca uwagę Stalman, czyli bez przepisów. I wydaje mi się, że warto też porównywać ciągle wolną kulturę do przepisów, bo o ile nam się, nie wiem, powiedzmy, wydaje wielu ludziom logiczne, że trzeba płacić za oprogramowanie, tyle jeżeli już mają, nie wiem, zapłacić znajomemu za przepis, no to jest trochę tak niefajne, tak? Jest to dobry przykład z jednym zastrzeżeniem. Pamiętajmy, że przepis i
jest opisem procesu technologicznego, a taki podlega i patentowaniu, i ochronie praw autorskich. Niestety. Kto kupił patent na gotowanie ziemniaków? Mógłbyś się zdziwić, jeżeli... Znaczy, kwestia jest taka, jeżeli przykładowo opracuję kolejny przepis na wino domowej roboty, to może się zdarzyć, że jakaś firma zagarnie ten przepis i uzna go za swój proces technologiczny. I ja będę musiał dochodzić przez priora, na przykład w Stanach Zjednoczonych, że to był mój przepis, a oni sobie go ukradli. Czyli to ten przykład jest jak najbardziej prawdziwy, bo i prawdziwe jest to, że wiele kobiet nie chce się dzielić przepisami, bo to jest rodzinna tajemnica, która po prostu tak jak w kaście kapłanów jest tą potęgą tej rodziny. Jak zrobić bigos tak, żeby wszyscy po prostu padali na kolana przed garnkiem. Jak chcemy się dzielić przepisami, to trzeba jego nie bez internetu na Creative Commons wrzucać. Czy to jest to żadna korporacja tam nie zagarnie tego przepisu. Znaczy wbrew pozorom cokolwiek wrzucamy do internetu powinniśmy obarczyć licencją. Tak. Gdyż jak, jeżeli tego nie robimy, no to pojawia się problem nawet problem reuse, czy komuś wolno użyć tego. Co więcej, przeglądarka zwykle zapisuje to sobie na dysku. Czy to już nie jest złamanie licencji, prawda? Bo zrobiła kopię na dysku tego, co było w internecie, doszło do cache'u. I tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli wrzucamy coś w internet, to pamiętajmy o tym, że no, nawet jeżeli uważamy, że jest to bzdurna rzecz, to ustalmy licencję do każdego zdjęcia na przykład, które gdzieś tam wrzucamy. Chyba, że serwis sam określa, na jakie licencje jest opublikowane. Serwisy typu Flickr, typu Facebook, OS News i tak dalej. Większość serwisów nie są, tylko określa, na jakie warunki licencyjne zgadza się autor tekstu, wrzucając tekst na dany serwis. Znaczy nie tylko autor tekstu, bo autor praktycznie czegokolwiek. Jeżeli są to zdjęcia, to tak jest. Nie ma flame, a ludzie jeszcze śpią. Witamy nowo przybyłych. Dobry Państwu. Jeżeli nie ma więcej kwestii w tej sprawie, to ja dziękuję za uwagę. Życzę ciekawych, ciekawszych i mniej usypiających kolejnych prelekcji. Do zobaczenia.